Widzisz, sery już się robią, nie? Zboże też już rośnie, więc wszystko fajnie. Oczywiście to wszystko kosztuje, widzisz, u góry masz też pieniądze, nie? Zaraz się okaże, że nie będziemy mieli po prostu skąd wziąć pieniędzy. Ale jest dobrze, okej, wszystko działa. Oj, kurde. Tłocznie czy chodzą? Moje pytanie brzmi, tak, chodzą, chodzą. Tak, tutaj się już robi. I ale ludzie odchodzą. O, pop! Patrz, to jest maksymalnie. A widzisz, został doceniony, nie? To jest maksimum, co można zrobić w tej grze. To są takie domy, które to jest już full, nie? One mają tyle w sobie miejsca, że masakra. Ten jeszcze narzeka na walory estetyczne. To mu strzelimy to jakiś posąg. Czekajcie, damy mu na przykład tutaj posąg, żeby też ci przykłady się też ładnie rozbudowali. I zaraz powinien postać, nie? Patrz. Widzisz? Widzisz. Dobra, labirynt trzeba tutaj postawić. Tutaj kilka, dwa, trzy labirynciki. Tutaj wiadomo, w środku trzeba... Wiadomo, trzeba w środku jakąś ogród może strzelić jakiś. O. No i super to już wygląda, mi się podoba. On chyba też nie ma oliwy. Tak, trochę oliwy potrzeba, ale oliwa zaraz tutaj przejdzie się. Będzie wszystko elegancko, więc to no, bez najmniejszych problemów. Jak widać, tutaj nam się najlepiej wszystko rozwija. Tutaj trzeba się ogarnąć, tutaj nie ma co siedzenia. Że to trzeba ogarnąć jeszcze. Znakomity dostęp do gimnazjum. Myślę, że jest dużo tych uczonych. Teraz jeszcze ludzi. Amfory winy trzeba. Amfory winu. Wina w sumie. Oczywiście się. Nie chcę dać, kurde. Menda jedna. Fortyfikacje. Oczywiście my będziemy mogli z czasem też robić wojsko, nie? Ale troszeczkę szans na wojsko w sumie nie stać. Chociaż możemy wybudować już sobie. Bank. Pałac. W tym pałacie. W pałacu w sumie będziemy mogli. Aha, podatnicy, no sorry, no ludzie, no trzeba od was podatek też wziąć, wiadomo. Nikt tutaj za darmo nic nie daje, że tak powiem, także poborca podatkowy musi być. Jednym słowem będzie od ludzi zbierał kasę, tak? Dobra, wiadomo, jak zbierze kasę, to my też tutaj będziemy mieli troszeczkę więcej pieniążków na rozwój miasta i tam bla bla bla, nie? Górownictwo w gruzach, zaraz nam pokaże, co się zburzyło. O, widzisz, oj, czego to tak się zrobiło, ty? Czekaj, ojej, co my żeśmy tutaj nie zrobili tego? No nie wierzę. Gdzie jest ten gościu? Tutaj. Żeśmy nie zrobili, o ludź. No to super. To już trochę fejlu było, oczywiście też to kosztuje usunięcie tych gruzów, tak? O luju, dobra, damy radę. Po prostu kolejną tłocznię trzeba wybudować, nie? Tu jeszcze zostało trochę gruzu. Dobra. A to na spokojnie, to akurat mój błąd w sumie. Dobra. Okej. Tutaj możemy tą blokadę sobie zdjąć. Dobra. I wszystko jest okej. Dobra, ludzie wracają. Patrz, jak to wszystko super teraz wygląda. No, fajnie. Masakra, okolicy jakieś tutaj fajnej potrzebują. Nie wiem, jak wam tutaj ją zapewnić w sumie. Mogę wam... Może ja wam bym tutaj... Przepaczcie, dobra, czekaj, to usuniemy. Tutaj postawimy... Przyjmij, o! Pelion, widzisz, o, my jesteśmy trochę biedniejsi, jak Pelion dał nam troszeczkę pieniędzy, więc super. Aha. Znajdujcie mi stolicę, tutaj zmarzyć Pelion, mój przyjaciół. Okej. Wszystko fajnie to wygląda, jak widać tutaj bardzo dobrze. Ponieważ zbieram się zjemy, zgrywają po prostu samolamy. Sektem zbiera się sługi uderzyć na miasto w przeciągu 2 miesięcy. O, w mordę. O, przyjmij. Jej, dostaliśmy trochę kaszy. Dobra. Dobry dostęp, czyli trzeba więcej jak tutaj pobudować, bo on jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o to. Dlaczego oni już chcą mnie atakować, to ja nie mam pojęcia. Trochę lipa, nie? No, bardzo. Trochę lipa. Oni będą chcieli nas tutaj zabić! A my tutaj widzisz, bez niczego w sumie. Dobra. Dajcie mi jeszcze tutaj jedną uczelnię. Teatr, nie teatr, tylko szkołę teatralną. Dobra. Cyk. No teraz to już musi chyba starczyć, mi się wydaje. Bo wiesz, jemu chodzi o to, żeby po prostu tutaj dużo chodziło koło niego, tych takich fajnych, no, albo filozofów, albo coś, nie? To jest 200 ludzi w mieście. Co jest z tym żarciem? Dobra, żarcie idzie na szczęście. Także to jest ok akurat w tym, jeśli chodzi. Dobra. Wiadomo, ta kość nas cholery. No weź, daj jeszcze trochę amfor wina, nie bądź taki. Ja ci dam... Czekaj, ja ci mogę dać... Runa ci dam. 4 motki. I dam ci drach, na przykład 500. A od Peliona coś bym sobie wziął w sumie.
No, podpalenia już nie mogę, bo w sumie już dał nam 3000, tak więc no. Też tak sobie można. Tak sobie. A dobra. Ludzie już u mnie przygotowania. A co ja zrobię, jak ja nic nie zrobię? Dobra, wiem co zrobię. Bang. Czekajcie. Dobra, do flagi. Dobra, teraz wyjdą nam ci. Nasi żołnierze. Nie wiem skąd gościu zatkuje, nie mam tego, nie mam bladego pojęcia. Wstawię sobie ich tutaj i zobaczę czy da się to obronić. Mam nadzieję, że się da. Bo na razie tak średnio to najeżdża wygląda. Mam nadzieję, że zatukują z takiej strony, gdzie będę właśnie tutaj naszykowany na nich, czyli od tej. Mogą też zaatakować od tej strony, bo to jest granica jakby. Oni zawsze jakby z granic przychodzą, wiadomo. Dobra, ale mam nadzieję, że damy radę. Żarcie. No żarcie biorą, tak? Żarcie biorą, bardzo fajnie. Też sobie znajdziesz problemów. Oczywiście jak ich pokonam, to oni nabiorą nas jakby szacunku, tak? Respektu. Czyli będziemy mogli sobie... Wiesz, amforegina nam brakuje tylko troszeczkę więcej ludzi, no ale tak to spoko. Dobra, mam nadzieję, że wygramy. Jak myślisz, że wygramy? Musimy, nie? Czekaj, a walcz w obronie miasta. Okej, okay. Okej. Okay. Gdzie oni są? Tutaj są. O kurde. Dobra. Walczyć, 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 panowie. Lecimy. Oczywiście pozycja do ataku, tak? I oni raczej nie będą nam niszczyć tutaj żadnych rzeczy. Ale mało trochę, aczkolwiek ci w żelaznych zbrojach są dobrzy, tak? Także dobra, ale mało ich na szczęście. Nie wiem, jak oni będą chcieli iść. Mam nadzieję, że ten pójdą, a nie... Popatrzcie, tu żarcie. Szkoda, żeby to się zepsuło, nie? A on co chce? Nie ruszam się, dopóki nie zatrudnisz mi kogoś do pomocy. Dobra, idą, idą, idą. Ale konie są też. Kurde. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Idą nasi, dobra, idą nasi. Idą, idą, powoluśku. Bardzo powoli. Okej. Dobra, idą, 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 idą. Damy radę, czy nie damy radę? Dobra, ruszyli. Dobra, ruszyli. No, co, już się boicie? Flak, tak? O, w mordę! Niszczą nam! Dobra, bita się, bita się, bita się, bita się! Patrz, rzucają kamieniami. Kamienie! Dobra. Damy radę, spokojnie. Oni zaraz giną. Zajmę się problemów. Dobra, patrz, jednego zabili. I dasz jeszcze drugiego. Tutaj, 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 tego bicie, tego, tego, panowie! Dobra, patrzcie, teraz, patrz. Poszło, kamieniami, wiadomo, to nie jest... Są tacy typowi no chłopi, tak? Przebrani tam troszeczkę udają żołnierzy, tak? Ale są dobrzy, ja tu zaraz im będę kazał rozejść się do domu i wiadomo, jak oni się rozejdą do domu, to będą dalej zwykłymi mężczyznami, tak? I pomogą na przykład tym w rozładunku, czyli po prostu to będzie super kasy. Dobra, przejdź, proszę przejść do domu, ja stawiam flagi i wygrałem tą bitwę. Dziękuję bardzo. No i fajnie. Zażądaj, dawaj jeszcze to troszeczkę tego wina. No i widzisz, pokonane. Widzisz, siły na jeste pokonane. Gitara. Udało nam się. Ale to się pięknie rozrosło, naprawdę, kurde. A tutaj co jest, nie tak? Okolicy, tak? Dobra, tu wam postawimy pomnik zwycięzców. Cyk. Rozrosną się? Powinni, bo tutaj w wagorze już mam wszystko, co potrzeba. Patrz. Patrz, jak idzie. O, patrz. Jeszcze pójdzie. No. Jeszcze pójdzie. Dobra. O, no i super, dobra, także 1500 osób już mamy. Jest tylko czekać na te amfory wina. Przywołujemy Heraklesa. Zabijamy sobie tutaj tą hydrę, która no faktycznie marmur ogarnia. W sumie no nie da nam tutaj wejść. Więc wiadomo, trzeba się znaleźć i zaraz sobie wybudować troszeczkę, prawda, tych no troszeczkę jakby warsztatów murarskich, coś takiego. To się w ogóle tak nazywa? Czekaj, sprawdzę od razu. No warsztat kamieniarski, dobra, no to byłem blisko. Tutaj trzeba będzie kolejny zrobić jakiś pomnik, bo wiesz, pomniki zawsze najwięcej dają takiego czeskiego, tej estetyki, tak? Jeśli oni są estetykę, to wiadomo, że pomniki dadzą najwięcej. Później jakieś takie ogrody, zależy też na jak dużo masz miejsca tutaj, nie? Na przykład jak teraz o labirynt, to mi akurat cały wejdzie, nie? No to postawię sobie ten labirynt, nie? Bo dlaczego by nie? I teraz powinno iść do góry, chyba że coś są więcej. Trochę oliwy, no to na oliwę też muszą czekać na handlarza. Ja nic nie zrobię. Dobra. Ci ruszyli, patrz, cały przemysł poszedł. Teraz popatrz, i runo, i oliwa, i idzie jedzenie. A drzewka oliwne już są tak kurczy felek, tak się zginają i ich gałęzie pod ciężarem oliwek, że masakra. Ale odrzuca twoje żądanie. Dobra, no to spoko, no to wiesz, ale
lipa taka, że ja nie mogę po prostu walczyć tymi, co rzucałem kamieniami. I żeby zaatakować jakieś inne miasto, muszę iść po prostu takich jak on miał, czyli tych albo na koniach, tak, albo ze zbrojami. Co? Oni się tam cofali. Ci, co jechali z jedzeniem. Co robili? Cofali się. A nie wiem. Dobra, ale tak jak tutaj mu dam bloka, żeby on tutaj nie jeździł. Dobra. Magazyny, dawaj te. Ja w ogóle tak truł, nie? Tyle wiadomo, dawaj te. Dobra, zażądaj. Może da, musi dać te 16 wina, bo tyle mi potrzeba. Oczywiście muszę ogarnąć, żeby mieć zawsze na nie miejsce. Akurat magazyny mogą tyle przyjąć, także to zaspokoiłem. Aczkolwiek patrz, jak teraz runo idzie. Popatrz. Ja ci dam jeszcze, co ty potrzebujesz. Produkuję. Potrzebuję drewno i tak dalej. No nie mam drewna, ale mogę dać ci runo. I tyle. Mogę dać ci też drachmy. A, mu 500, nie? Może da te 16 butelek wina. W sumie to nie są butelki, tylko są... Nie wiem, jak to nazwać. Co to jest w ogóle? Czekaj. Wino, no ale... W czym to jest? Ładunków. Ale... Nie, jakiś takich butelek. Dobra, uznajmy, że są butelki. A czemu oni tak tego? A, już się rozbudowują. No dobra. No tak, został... Należy się doceniony, także jest szansa, troszeczkę, wiesz, tak powiem, no brzydko mówiąc, wyjrzymy im dupę, tak, żeby nam potem dali to wino. No taka prawda, no tak, trzeba im troszeczkę, wiesz, też im troszeczkę trzeba coś dać, żeby oni tutaj mogli też nas czymś obdarzyć, tak. Patrz, idzie elegancko już do nas jedzenie, oni tutaj potrzebują estetyki, tak, właśnie, także ja bym tutaj mógł coś wybudować, aczkolwiek ja bym wolał jakiś pomnik tutaj strzelić, wiesz. Na razie dam im labirynt, tak, owszem. Cyk, trzymajcie. Ale raczej się nie rozbudowują, ponieważ są trzy takie same rzeczy i to tak wygląda. Ale dobra, miasto się rozbudowuje bardzo fajnie, aczkolwiek... O, a ci poszli jak długo, widzisz? A czego by tu potrzeba było? Oliwa, widzisz, oliwa tutaj nie sięga. Oliwy nie mamy. Czyli co, w czym problem? Tłocznie nie nadążają? Nie, oliwki są. Także no, robimy co możemy. W sumie mamy mało tego, aczkolwiek te oliwki ciągle dojeżdżają, także to nie jest tak, że... Dobra, jest ok, jak na razie przemysł nie jest najgorzej. Ja nie chcę 36 amfor wina. Chcę tylko 16. To jest to właśnie. Gra od razu ci nie da przejść, nie? Misji, tylko trzeba po prostu czekać. Troszeczkę trzeba mu dać jakieś rzeczy. I to już pięknie tutaj wygląda akurat, chciałbym zauważyć. Nie wiem, czy też tak ci się wydaje, ale super to wygląda. Dobra, pyk. Damy ci to jeszcze jeden labirynt. Pyk. Dobra, i teraz wszystko pójdzie do góry. A, wzrost, no. Dobra, i widzisz, jest pomnik. Pomnik postawimy. Oni są tej oliwy, tak? Czy te akurat im walorystycznie są potrzebne? Wam są potrzebne. Nie? Dobra. Ale postawimy jakiś ten. Albo to usuniemy. Tak. Dobra, a tutaj damy ten pomnik. Tak o. Teraz powinni się przynajmniej troszeczkę rozrosnąć, jak mi się wydaje bynajmniej. No, pójdzie ta w górę? W dół poszło. Poszło, no w dół. Ale nie. Chyba trzeba poczekać, aż zajarzy, wiesz, co chodzi. Dobra. Dobra, no daj to wino. Daj. No nie chcę 36 amfor wina. Tylko chcę 16 tylko i wyłącznie. I wtedy, wiesz, chyba, żeby nie trzeba było... W co wątpię, bo ja raz tak sprzedałem tą misję, wiesz? Tylko, że... O kurde, mi aż słuchaweczka wypadła z wrażenia. Tylko, że nie musiałem przywoływać bohatera, tylko wziąłem na dwa razy wszystkie wojska, jakie tutaj możliwe, nie? I po prostu wojskiem po prostu zabiłem tą hydrę. Raz, udało mi się, tak. Ale nie wiem, jak to się robi mosty w sumie. Gdzie tu były mosty? Dla pana starosty, tu są mosty. Dobra, tu będzie na pewno jeden most. I drugi most będzie tutaj, żeby potem elegancko ci, co będą tutaj chcieli wydobywać nasze kamienie, naszego... z naszego tam kamieniołomu. Widzisz, czym bliżej jakichś takich fajnych rzeczy, tym zmienia się też droga. Tutaj masz takie zwykłe kamienia, to już taka kostka, jak już jest coś ładniejszego, nie? Dobra, także to już na pewno trzeba będzie zrobić ziomka. Okej. Okay. Tutaj też zrobimy troszeczkę składu zapasu, tak zwanych magazynów, jak ja to nazywam. I zaraz tutaj będziemy myśleć nad jakimiś robotnikami, w sensie, że kamieniarzami, wiadomo. Okej, okay, dobra, no co ja mogę, no muszę czekać. Dasz to wino, czy nie dasz wino? Raz, tutaj ją poproszę. Żywność bym ci dał w sumie. Nie mogę? Czego nie mogę dać żywności?
Już nie mogę, tak? O! Kurde, czekaj, bo ja... A, w mordy, ja nie, ja... Kurde, bo... ale też mi nie mówisz, bo ja nie... Ja, ja też nie. Ja nie żądałem, tylko... Znaczy, ja właśnie żądałem, a nie dawałem. Dobra, o kurde, teraz to mi chyba nie da. Teraz to mi chyba nie da, bez kitu. No ładnie, to się... Mi się już podoba, już fajnie to wygląda. Patrz, zasuwa gościu, z oliwą czy coś? No. Oliwy jest jeszcze mało, tak, to jest fakt. Dobra, tylko amfory wina nam są potrzebne i już żeśmy to wygrali, nie? Też czekaj, spróbuję może z tymi ludźmi. Aczkolwiek no nie o to chodzi, trzeba Heraklesa wziąć, nie? Przywołać. No dobra, spróbujemy. Może się uda, wątpię, ale wiem, że to jest możliwe. Dobra, nie wiem, czy to jest możliwe. Znaczy, inaczej. Kurde. Nie wiem, czy teraz się uda, ale wiem, że raz tak zrobiłem, że po prostu udało się zabić zwykłym wojskiem Hydrę. Za którymś razem, tak? Ale udało się. Chyba wszyscy poginęli, potem jeszcze raz musiałem takie full wojsko stać. Patrz, to już ładnie wygląda tutaj akurat, nie? To już jest faktycznie wojsko. Wiadomo, jak ludzie idą na wojnę, to tutaj mało zostaje, żeby robić. Także teraz, że tak powiem, robić nie ma komu, tak? Wiadomo, o co chodzi. Dobra, teraz zażądam jeszcze raz może to wino. Dobra, tego... Może już da, może już powinien dać, mi się wydaje. Spróbujemy. Jeśli się uda, to będzie dobrze. Skończymy szybciej misję. Jeśli nie, to nie wiem. To po prostu będziemy czekać na ten... na tą dostawę właśnie wina. Jeśli goś nam da, no i wezmiemy oczywiście Heraklesa, a Herakles na bank sobie z nią poradzi, bo właśnie po to są herosi, nie? Że wiadomo, że oni tak czy siak muszą zabić. Nie chcę dać cholera. Daj, no nie, bądź taki, daj to wino, no ja ci będę trochę tak... A, wyśleć trochę sera, może te cztery kręgi ci wyślę. Runa ci wyślę, no. Nawet kasy ci wyślę, ale daj, nie bądź taki. Ja bym dał! Jakbym miał. No. Moi kończy się ładnie ustawią. Wiadomo. Oczywiście to będzie postawa agresywna. Tak jest. I niech oni się ustawią tu. Tutaj się ustawią właśnie. I teraz zobaczysz, co się będzie działo. Mam nadzieję, że się uda. Aczkolwiek Hydra idzie od razu na nich. O cholera. A nie, dobra, dobra, zacofa się. Patrz, popatrz, zacofa się. Jakby oni szybko zaczęli rzucać, może by się udało, aczkolwiek... Nie wiem, zobaczymy. Zobaczmy na tą akcję. Uda się czy nie uda? Dobra, stójcie już rzucajcie, stójcie i rzucajcie. Stać. Dobra, jest, idą. Idą. Ona nawala przed ciebie, co ty myślisz? Jest takie hopsiu. Najwyżej jak oni zginą, tak czak inni ludzie przyjdą, tak? To tak właśnie o tym nie obawiam. Dobra. No da radę czy nie da radę? Kamieniami, kurde, taką... No dobra, wsi teraz. Dobra. Odrzucają. Odrzucają. Są niby wdzięczni za to, co im dajemy, ale odrzucają. Patrz, jak się uda zwykłym zabić... Wojownika jest mi spoko. Aczkolwiek już wątpię, będzie. Bo już popełnę jakoś tak... No nie, zobaczę. Biją się. Jeśli oni przegrają, to jednak poczekam już na Herkulesa, wiesz? Bo to teraz troszeczkę zostaliśmy w tył, jeśli chodzi o gospodarkę. Wiadomo, ludzie poszli tutaj bić się, a teraz nie obsłuch komu się... Komu pracować po prostu, wiadomo, musi się boszczyć się bić, a teraz miasto cierpi na to, że nie ma na tyle osób. Na szczęście jesteśmy przygotowani na przyjęcie dużej ilości osób, także teraz spokojnie. Dobra, zabiłem, też nie zabiłem. Robimy eksperyment, wiadomo, to nie był cały pałac, jeśli chodzi o chorągwie, czyli nie mamy swój wojska, któryśmy tak połową w sumie zabili. Ale dobra, jeszcze już da. O, patrz, przyjmij! Jest! Okej. Dobra. Mordę jeża, dobra, uciekajcie. Do domu, uciekać, a ja odstawię te chorągwie i lecimy tego. Oj, mordę, nie. Cyk. Okej, dawaj go. No! Co, znakomity dostęp do gimnazjum mieście, jeszcze teraz trzeba poczekać chwilę. No nie. Co gimnazjum? Co się nie podoba w gimnazjum? Co? Co się nie podoba? Ja mam te pierdyknę i szkołę i ten, i podium. Ja wam szkołę teatralną strzelę. Właśnie. Nawet wam strzelę i gimnazjum. Chodziło o to w sumie. Czyli kolejnych takich siłaczy wam dam. Da się? Da się czy nie da się? Nie da. Jest dobry zasięg, a nie znakomity. Widzisz, miasto już ma 3000 ludzi. Bardzo fajnie. Wracają. No troszeczkę z tyrani. Ale dało radę. Ona już mi się wydaje, że ma tak z pół HP. My tego nie widzimy, ale wydaje mi się, że naprawdę troszeczkę mocno oderwała. Dobra, a może po prostu tych tutaj odblokujemy. I oni stąd będą też chodzić. Dobra. Dobra, odrzucę żądanie. No ja już nie chcę. Okej.
Mogę przyłaść? Nie mogę przyłaść, jeszcze chodzą. Dawaj, dawaj, dawaj. O, tutaj widzisz, jest jeden atleta. Zaraz tu powinien być drugi, dlatego ja tutaj usunąłem też tą blokadę, żeby stąd też chodzili po całym mieście, nie? Mhm. No, trzeba czekać. Widzisz, był super zasięg w mieście, poszli na wojnę, nie było komu chodzić. Zaraz wrócą do domów, czyli powinno być już wszystko ok. Dobra. Dobra. Trochę kijowo ja to żebym zrobił. Bo tak wiesz, na dwa miejsca nie będzie, bo tutaj będą te warsztaty i tutaj powinny być warsztaty, a tutaj już się nie da tego zrobić, tylko będą musieli być tutaj te warsztaty kamieniarskie. Ale damy radę, co nie damy radę, jak jest więcej ludzi w tym miejscu, żeby no... Dobra, czyli domów jest, ludzie ciągle przychodzą. No da się? Jest, patrz, płosi po Herakles. I teraz zobaczysz, chwila minie, nie? Zanim się tam pojawi skądś, przyjdzie do jakiegoś innego miasta, aż tam z nieba stąpi, wiadomo jak to byli Herosi. Płosi po Herakles, znaczy nie z nieba, tylko tak gdzieś z innego miasta, po prostu z innej części Grecji. Zaraz przyjdzie Herakles na chwilę tylko pójdzie do swojego przybytku, czyli tutaj na tej swojej mini świątyni. I właśnie zaraz ruszy z nami na Hydrę. Zmiana ruszy na Hydrę. I zobaczymy jak to będzie. No, Skubany nawet umie sobie tratwę wybudować, mimo że nie ma nic takiego. Po prostu tratwą będzie jechał, prawdopodobnie płynął do niej. Nie będzie tak jak ja tutaj mu fajnie zbudowałem, wiesz, mostcikami, tylko sobie po prostu zrobi tratwę, przepłynie kawałek i on po prostu zabije. Więc tak, dobra. No, zaraz będzie.